Witam w materiale Moje spojrzenie na Lex TVN. I zanim przejdę do moich przemyśleń, odniosę się pokrótce do komentarza Jacka Sierpińskiego i fanatyka wolności. Rządząca partia wypowiada gospodarczą wojnę Stanom Zjednoczonym Ameryki. Posłowie PiS wnieśli do Sejmu projekt ustawy, który uniemożliwia uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych podmiotowi zagranicznemu, który jest zależny, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, od innego podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza europejskim obszarem gospodarczym, a także dla spółki polskiej z wyższym niż 49% udziałem bezpośrednim lub pośrednim osób zagranicznych, w tym także z EOG. Oznacza to, że spółka np. należąca do podmiotu niemieckiego, dajmy na to RTL Group, będzie mogła mieć koncesję na telewizję naziemną w Polsce, ale spółka należąca do podmiotu amerykańskiego już nie. Oczywiście chodzi o konkretną spółkę, Polish Television Holding BV, z siedzibą w Niderlandach, która jest właścicielem 100% akcji TVN SA, a sama należy do amerykańskiego koncernu Discovery. TVN SA bezpośrednio też nie dostanie koncesji, a dotychczasowe wygasną po pół roku od chwili wejścia w życie ustawy, o ile przynajmniej 51% jej akcji nie zostanie sprzedanych podmiotowi polskiemu bez nawet pośredniego udziału kapitału zagranicznego, czyli bardziej podatnemu na polityczne naciski ze strony polskiego rządu. PiS zdecydowało się pójść na jawny konflikt z najważniejszym militarnym sojusznikiem Polski. Ambasada USA już interweniowała w sprawie nieprzedłużania koncesji dla TVN24, tylko po to, by pozbyć się niezależnej telewizji krytykującej poczynania rządu. Ciekawe, czy dojdziemy do etapu, na którym pojawią się plakaty takie jak ten tutaj. Dziś w nocy grupa posłów PiS złożyła projekt ustawy, która ma na celu odebranie koncesji wszystkim kanałom należącym do TVN. Wczoraj Dobra Zmiana upartyjniła przekaz TVP Info, przejęła rynek mediów lokalnych i zlikwidowała radiową Trójkę. Dzisiaj usiłuje zlikwidować TVN, a jutro zlikwiduje resztę opozycyjnych i niezależnych mediów. Dokładnie tak jak odbyło się to na Węgrzech, gdzie opozycyjne media zostały odcięte od finansowania lub nie otrzymały małe koncesji na nadawanie. Najwidoczniej obecny rząd zdał sobie sprawę, że niewiele osób ogląda TVP Info i że przekaz jest kierowany wyłącznie dla osób przekonanych, dlatego planuje, aby przejąć lub zlikwidować opozycyjne media, tworząc jedynie słuszny partyjny przekaz i jednocześnie wprowadzając białoruskie standardy. W jakim kraju my żyjemy? Gdzie się jutro obudzimy? Teraz pora na mój komentarz. Tak zwany Lex TVN to projekt ustawy uderzający w autonomię rynku medialnego, a przede wszystkim w podmiot najbardziej nieprzychylny partii rządzącej, choćby poprzez nieprzyznawanie koncesji na nadawanie kanału. Jest to ewidentny zamach na wolność wypowiedzi i na możliwość kreowania opozycyjnych opinii. Warto sprecyzować i wyjaśnić sobie, że nie istnieje coś takiego jak dziennikarstwo w 100% niezależne, obiektywne, to znaczy niespowinowacone z jakąś opcją polityczną, z jakimś stronnictwem, z jakimiś partiami, tak? I wolne od stronniczych opinii. Chyba że zajmuje się publikowaniem suchych faktów i informacji ze świata, choć nawet tam wkradają się gdzieniegdzie opiniotwórcze treści i przekłamania. Tak zwane dziennikarstwo zaangażowane, czyli biorące udział w debacie publicznej i wpływające na światopogląd mas, zawsze opowiadać się będzie za konkretnymi postulatami i rzadko ukrywa swoje sympatie i antypatie. Nie widzę w tym nic zdrożnego. Niemniej jednak nadal ma pełne prawo brać udział w życiu publicznym i nadawać na terytorium kraju. Kluczowa w tym kontekście jest już nie sama wolność wypowiedzi i poglądów jako pewien fundament życia społecznego, ale wolność w wymiarze gospodarczym, która dopomina się wręcz o uczciwą konkurencję i pluralizm bez dyskryminowania i segregowania podmiotów przez ciała polityczne, odgórnie. Żadna stacja nie może mieć utrudnionej bądź zamkniętej drogi partycypacji w dyskusji na tematy bieżące i palące. Jako wolnościowiec sprzeciwiam się hamowaniu inicjatyw czy ograniczaniu swobody publikacji jakiegokolwiek medium, dopóki nie propaguje ustrojów totalitarnych.
co jest nie tylko sprzeczne z ustawą zasadniczą, ale wykracza poza wspomnianą gwarancję. Poprzez gloryfikację zbrodniczych reżimów, dobrze znanych z minionego wieku, opartych na mordzie, gwałcie i grabieży. W każdym innym przypadku nie istnieją podstawy do systemowego, ustawowego ograniczania jakiejkolwiek stacji telewizyjnej, rozgłośni radiowej i tym podobne, a zwłaszcza wówczas, kiedy są one z jakiejś przyczyny niewygodne władzy, której zależy na nieposzlakowanej opinii i dążeniu do hegemonii, czy raczej monopolizacji zajmowanych stanowisk. Władza musi mieć przeciwwagę, która będzie jej patrzeć na ręce, rozliczać z celowych działań i nagłaśniać liczne absurdy. W przeciwnym wypadku zbliżać się będziemy nieuchronnie do quasi-totalitarnych rozwiązań dyktatorskich, gdzie jedynymi dopuszczonymi do głosu podmiotami będą tuby propagandowe partii rządzącej. Nie istnieje żadne zagrożenie dla tzw. polskiej sprawy czy racji stanu w tym, że media są finansowane przez lobbystów czy zarządzane przez zagraniczne korporacje. Tak działa wolny rynek, takie są jego zasady i należy się podporządkować prawom uczciwej, podkreślam, rywalizacji. Jeżeli się tego nie potrafi przeprowadzić w należyty sposób, to widocznie nie nadaje się do pełnienia określonych funkcji, piastowania określonych stanowisk. Jeżeli ktoś jest ci niewygodny, to nie zamykasz mu ust, tylko z nim rywalizujesz uczciwie. Jeżeli ktoś cię krytykuje, to oddalasz zarzuty, próbujesz je odbijać, a nie chować głowę w piasek i eliminować niewygodnego przeciwnika. Niezależnie, czy te media są nam przychylne, życzliwe, czy zbieżne z naszym światopoglądem, nadal mają pełne prawo, by nadawać, czy nam się to podoba, czy też nie. Albo wszyscy, albo nikt, a nie tylko ci, których uznamy za słusznych i sprawiedliwych, nie tylko ci, którzy nam pasują, którzy z jakichś przyczyn poklepują nas po ramieniu. Bo nie chodzi o to, żeby utworzyć tutaj propagandę i grono wzajemnej adoracji. Nie chodzi o to, żeby wszyscy na jedno kopyto, na jedną modłę zgadzali się ze sobą i tworzyli jakieś koło poparcia. Chodzi o to, żebyśmy mieli konkurencję, żebyśmy mieli pluralizm, żebyśmy mieli zróżnicowane opinie, by człowiek mógł myśleć, wybierać, kształtować opinie, by mógł myśleć samodzielnie, by nikt nie podsuwał mu gotowych rozwiązań jako kota w worku, który po przebudzeniu się i wydostaniu z tego opakowania zacznie wszystkich drapać i gryźć, bo będzie drapieżny i agresywny. A taką jest PiS i taką jest TVP, która już dawno jest jej prawą ręką, która tak naprawdę jest przedłużeniem ich programu wyborczego. To już nie tylko tuba propagandowa, to ministerstwo propagandy jak za Goebbelsa, które kreuje postprawdę, które kreuje nowomowę, które kreuje nam nową wizję rzeczywistości, w której jedni są dobrzy, drudzy źli, w której świat jest czarno-biały, w której jedni są ci szlachetni, uczciwi i nieskazitelni, a drudzy to tylko kłamcy, oszuści i złodzieje, choć tak naprawdę są podzieleni na pokaz ludziom i niczym się od siebie nie różnią. Bardzo dziękuję.